Bytowia pokonuje MKS Kuszborg 2-0 i to jest kolejny odcinek na gorąco. Ja Krystian, powiedziałbym, że to trochę było spotkanie podobne do meczu z Sandecją Nowy Sącz. Niby Bytowia czasami prowadziła grę, bo tego było więcej niż z Sandecją, zwłaszcza to gdzieś tak pierwsze pół godziny, powiedzmy, że Bytowia grała lepiej, Bytowia prowadziła grę. Potem gdzieś MKS miał swoje sytuacje. Na pewno w pierwszej połowie Adam Setla mógł tutaj otworzyć wynik spotkania, gdzie mu zabrakło naprawdę niewiele, a w drugiej połowie Bytowia szczęśliwie, krok po kroku, ale wygrała to spotkanie. No tak, no pierwsze 20 kilka minut to była taka dominacja raczej Bytowi. MKS miał niewiele do powiedzenia, wtedy to jednak Bytowia lepiej rozgrywała piłkę, robiła lepsze akcje. MKS z każdą minutą się coraz bardziej ożywiał, coraz bardziej te akcje w ich wykonaniu wyglądały coraz lepiej, a Bytowia trochę gasła do końca pierwszej połowy. No trochę tak można było się niepokoić przed drugą połową właściwie. Jak to będzie wyglądało po wznowieniu gry. No ale wyszło zwycięstwo. Mimo takiej przeciętnej, no, można powiedzieć, gry, szczególnie już właśnie po tej 25-26 minucie. I to cieszy. Teraz awans na szóste miejsce. I gonimy czołówkę, można powiedzieć, Ale nie jest tak, że właśnie w tym tkwi siła naszego teraz zespołu? Bo jednak potrafimy wygrywać te spotkania, w których nie idzie nam najlepiej. Czy z Sandecją, czy dzisiaj. Ostatnio to się trochę zmieniło, prawda? Bo wcześniej mieliśmy fajny styl, ale brakowało punktów. Dzisiaj trochę styl gorszy, tak samo jak z Sandecją. Bo oczywiście pomijamy ten mecz ze Śląskiem, ale to było wiadomo, na innej fali ten mecz. No ale dzisiaj wygrywamy pomimo słabej gry. Ale to na pewno cieszę, że potrafimy szale zwycięstwa przychylać na swoją stronę, nawet wtedy, kiedy nie do końca nam idzie. No tak, w Pucharze Polski te mecze są jakby inna drużyna prawie grała. Tutaj to są mecze naprawdę wykonane, wręcz bezbłędnie są. Ale też cieszę to, że ten Puchar Polski nie spowodował tego, żeby Bytowia była bardzo zmęczona i żeby Bytowia grała słabo. Bo pamiętamy, że w zeszłym sezonie bodajże Zagłębie Sosnowiec, każdy mecz, który grał po meczu pucharowym, tracił punkty. No, my na razie wygrywamy, więc to tak fajnie na razie się konsoliduje ze sobą. No tak. I tutaj na pewno to cieszy, bo skład tak naprawdę nie zmieniony, bo tutaj tylko jedna zmiana, Serafin, który musiał wejść do składu, Serafin, który jeszcze dzisiaj gola. Już trzeciego w tym sezonie i to na pewno też cieszy, że pomimo tej takiej intensywności dwóch meczy w małym przeciągu czasu, czy to nawet trzech meczów, jeżeli biorąc pod uwagę jeszcze to zeszłotygodniowe spotkanie, to Bytowia wyglądała dzisiaj ogólnie nieźle. No, nie można powiedzieć, że ta gra była jakaś słaba, czy... Była też bardzo dobra też. No ale nie była też słaba, no jednak z Sandecją to chyba gorzej wyglądało moim zdaniem. A dzisiaj to jednak było troszeczkę, to był to troszeczkę lepszy futbol. No i mamy te trzy punkty, mamy kolejne zwycięstwo. Natomiast kolejny raz dodam o Michale Efirze, tak? Może tak nadmienić? Może tak nadmienić, nadal trzeba. No właśnie, także o nim. No, kolejny mecz w jego wykonaniu, taki trochę przechodzi obok tego spotkania. Kilka, co prawda, miałem takich w miarę niezłych zagrań, ale przez większość spotkania on jednak gra... No gra słabo, gra przeciętnie. Obok, no tak, no. No i właśnie, nie wiem, może trzeba zamienić może na Klichowicza, który sporo biegał, kiedy wszedł na boisko. Liczył może na podobny błąd, jak Mariusza Pomyka w ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Dzisiaj to mu się nie udało, ale starał się i to jest na pewno na plus dla Klichowicza, a firmie mnie nie przekonuje. Ale czy w głowie Michała Efira nie jest tak trochę, że są gdzieś tak z tyłu głowy te kontuzje? Bo ja mam wrażenie, że czasami boi się włożyć tej nogi, a znam zawodników, nawet tutaj w Bytowie, którzy włożyliby tam nawet głowę, a Michał Efira nie do końca nawet tak tej nogi tam wkłada, gdzie te takie niebezpieczne miejsca. No tak. Efir pewnie, on jest kontuzjogenny, tak jak mówiliśmy, on po ostatnim na gorąco, że on pewnie boi się kolejnej kontuzji. Zresztą ostatnio miał przecież w Bytowie kontuzję, tam musiał
musiał przez pewien czas pauzować, a teraz on gra trochę tak na alibi, że niby jest, niby coś robi, ale tak naprawdę niewiele z tego wychodzi, niewiele z tego wynika i niewiele się po tych akcjach dzieje. Dzisiaj no lekko zawiódł chyba Łukasz Wróbel i Krzysztof Moch, to byli tacy... Jeszcze z tego to jest. No jest, no ale ogólnie grali no średnio, jeden zła... Łukasz Wróbel miał taki chyba jeden w drugiej połowie, że no trochę jak junior się zachował, bo przez to bodajże Adam Setla miał sytuację, ale nie po raz pierwszy w tym sezonie uratował nas Gerard Wieszcza. No to był jeden ze słabszych występów Wróbla w tym sezonie. Ale no Czech dzisiaj się zaprezentował całkiem nieźle. Dalej, dalej nie wiem, jak właściwie wymawiać jego nazwisko, czy to jest Czech? Bo komentatorzy na Polsce Sport mówili, że to jest Czech, także nie wiem do końca, ale on dzisiaj zagrał akurat bardzo solidnie na pewno. Chyba najlepiej z tej trójki, a właściwie można powiedzieć prawie czwórki, bo Opałacz, który też jest właściwie obrońcą, dzisiaj przesunięty na lewe skrzydło. Właśnie, moim zdaniem to była błędna decyzja Tomasza Kowarskiego, że wystawił na lewym wahadle Marka Opałacza, bo powiem tak, Tomasz Kowarski raczej wiedział, że będzie organizował grę jego zespół, jeśli pod kątem ofensywnym, a dał zawodnika, który raczej ma predyspozycje defensywne, bo Omar Kopacz to nie jest ta sama klasa w ataku, co Omar Monterde czy Artur Formea. No i widać to było w drugiej połowie, kiedy szedł Omar, to ta gra ofensywna na lewym skrzydle ożywiła się. Omar miał udział przy dwóch bramkach tak naprawdę, wypracował prawie że te akcje, po których te gole padły, i na pewno to była zmiana na plus. Opałacz, taki eksperyment trochę nieudany Kafarskiego, bo pewnie trochę trener Kafarski też na fali tego występu, tej dwójki Omar-Opałacz, gdzie Opałacz prezentował się całkiem nieźle, gdzie tam zmieniał często się z pozycjami z Omarem, który gdzieś tam szukał tej swojej pozycji w meczu ze Śląskiem. Opałacz grał na... Czasami momenty były, że grał na lewym skrzydle, tam grał nawet całkiem nieźle. Zdobył gola i myślę, że tym nawet przekonał trenera Kowalskiego, żeby dzisiaj właśnie to on, a nie na przykład Monterde wystawić w pierwszym składzie, ale to chyba mu zdecydowanie dzisiaj Kafelskiemu nie wyszło. Ale ja ci powiem, że trochę się cieszę, że Tomasz Kowalski tak szybciej reaguje na boisku, bo szybciej te zmiany są. Tak, niż w poprzednich meczach, bo dzisiaj już w przerwie. Ja tak się pytałem do trenera Kafelskiego, kiedy on ostatni raz zmienił kogoś w przerwie, i to trochę jest zmiana Tomasza Kowalskiego, tak myślę, pod kątem tych roszad. A poza tym Krystian, już tak pokrótce podsumowując, to Bytowia zagrała no właśnie jakby to dokładnie powiedzieć, jakie spotkanie. Chyba takim najlepszym przyłącznikiem będzie niezłe spotkanie. Skuteczne na pewno, skuteczne. Ale na skuteczność. I myślę, że to jest taka mądra Bytowia pod tym względem, że potrafi wykorzystać nadarzające się okazje, pomimo nie najlepszej gry. Ale fakt jest jeden. Bytowia znowu zwycięska. Po raz drugi w tym sezonie wygrywamy dwa mecze z rzędu. Czekamy jeszcze na to, aby wygrać dwa mecze z rzędu ligowe. Bo na razie to przeplatamy z Pucharem Polski. No, ale tak, może tak ta fala tego zwycięstwa ze Śląskiem może tak jeszcze pociągnie trochę te Bytowie. I no przydałoby się, tak seria trzech zwycięstw z rzędu, to już bardzo dawno się nie zdarzało. Ale też fajnie, że wyniki innych zespołów tak się ułożyły, że Bytowia teraz dzięki temu zwycięstwu na TMKS Kluczbork tak dogoniła ten top. No bardzo, bardzo wyrównana jest pierwsza liga zespołu tutaj. No jak widać też na przykładzie Puchar Polski, że tam tak naprawdę zespoły z Ekstraklasy czasami nie mogą sobie poradzić ze zespołami pierwszoligowymi, także widać wysoki poziom jest dosyć w pierwszej lidze. A też myślę, że takim dobrym przykładem jest Olimpia Grudziądz, która na najpierw przegrywa z MKS-em Kluczbork 3-2, potem jedzie do Sosnowca i wygrywa 5-3. No. Tak, Zagłębia w tym sezonie Sosnowiec straci i strzela tych goli, wtedy mieli wynik, wygrali 5-4, także no... Strzelają bramki, teraz przegrali, lider przegrał z zespołem z dołu tabeli, także widać każdy z każdym może przegrać. Prędzej były wygry Suwałki też z Pogonią Siedlce, też był taki mecz, gdzie tam chyba 4-0 było, tak? 4-1. Także to też, wtedy chyba jeszcze wygry były liderem, po Pogoń była gdzieś tam chyba ostatnia czy przedostatnia i tak... A wygrali, no to każdy z każdym w tej lidze może wygrać. To zwycięstwo Bytowi pozwala mówić, tak cytując klasyka, że liga będzie ciekawsza. I to tyle po meczu z MKS-em Kluczbork. Na szczęście wygranym, chociaż wcale nie było tak łatwo.